Dużo mniej zakażeń chorobami wenerycznymi. Efekt koronawirusa? W 2020 roku w Polsce odnotowano o ponad połowę mniej przypadków kiły i rzeżączki. W minionym roku zarejestrowano w Polsce o ponad połowę mniej przypadków kiły i rzeżączki niż w 2019 roku, wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny. Spadek liczby zakażeń rozpoczął się w marcu, a więc w czasie wprowadzania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Co więcej, spadła także liczba przypadków m.in. świnki czy ospy wietrznej. Z danych epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w minionym roku o ponad połowę spadła liczba zarejestrowanych przypadków zakażeń chorobami wenerycznymi, takimi jak kiła i rzeżączka. W 2019 rok w Polsce odnotowano 1617 zakażeń kiłą, a w 2020 roku ich liczba spadła do 716 przypadków. Co ciekawe, co trzeci przypadek kiły zarejestrowany w minionym roku został zdiagnozowany do końca lutego 233 przypadki, a więc jeszcze przed wprowadzeniem największych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. Wyraźny spadek zarejestrowanych przypadków kiły jest widoczny również w tym roku. Do 15 lutego zarejestrowano 91 przypadków zakażeń, rok wcześniej w analogicznym okresie było ich 179. Dane dotyczące rzeżączki: w minionym roku znacznie spadła także liczba przypadków rzeżączki, w 2020 rok było ich 250 wobec 524 przypadków w 2019 rok. Zakażenia zaczęły maleć od marca, do końca lutego 2020 rok. Było ich dokładnie tyle samo, co rok wcześniej, 90 przypadków. Od początku tego roku do 15 lutego zarejestrowano 26 przypadków rzeżączki. Rok wcześniej w analogicznym okresie było ich 68. Spada też liczba przypadków innych chorób. Zaznaczyć należy, że w minionym roku odnotowano wyraźny spadek zakażeń także wieloma innymi chorobami, m.in. salmonellozą 5270 przypadków, wobec 9234 rok wcześniej, ospą wietrzną 71392 przypadków w 2020 rok i 180641 w 2019 rok, świnką 577 przypadków w 2020 rok i 1338 w 2019 rok.